Najświętszym Duchem Miłości, chwała... Dzisiaj dzień taki moherowy, cały ten dzień, proszę Państwa, w Warszawie, począwszy od Giertycha, że miał cztery córki, a że one nie chcą się tych nauczycielek słuchać. Oni to w ogóle, wiecie Państwo, jak gdzieś tak pod Sejmem, to wyżebrali jakieś pieniądze, to myślą, że czy się stoi, czy się leży, bo to wiecie Państwo, nie jest Anglo-Ameryka, Białystok, nie ma ludzi prawosławnych, nie ma ludzi uczynnych, to więc oni od tego Giertycha poczęli w Radiu Tok FM. Tutaj też tacy inni na Dworcu Wschodnim, tam Lubelska, Skaryszewska. Nasza kamera Google i podsłuchała, nawet zobaczyła, zauważyła, że przyszły dwie baby, jeszcze myślą, że dostaną jakąś zupę. A to wiecie Państwo, Warszawa jest moherowa. Od początku samego, dzisiaj dzień moherowy. Zupy już nie było, bo tu Warszawa jest biedna, moherowi są biedni, są też niegościnni i tak aby z bycia są niezadowoleni, kaszlą, chrumczą, wreszą, niesympatyczni, nie mili, nieuprzejmi. Gdzie tam jaka zupa? Ja mówię, będzie jeszcze zupa. Ja mówię, chleba to już na pewno nie ma. Ja mówię, a pewnie i zupy nie ma. I poszło sobie. A te baby wściekłe, spóźnione. Kto to przyjeżdża w piątek, 10 po drugiej? One czekają, aż coś z Carrefourka ktoś przywiezie. Ale tu w Warszawie, wiecie Państwo, jest skąpstwo. Moherowi są nieuczynni, żeby to pojechać do Anglo-Ameryki, Białystok. To tam są prawosławni ludzie. To tak, a tu nie ma prawosławia. No. Także tutaj jest co jest, także proszę Państwa, moheryzm od samego rana w Radiu Tok FM z Czerskiej, tutaj co się teraz modlą, to nie są modły prawosławnych ludzi, to z Biblią nie ma nic wspólnego ani z prawem, ani sprawiedliwością, tylko same awatary, same oszustwa, włącznie z Makryną Mieczysławską. No na ten temat to chyba Państwo już dużo słyszeliście. Pieśni Królestwa lepiej śpiewaj. Mój łaskawy Boże.